Świnoujście to jeden z najpopularniejszych polskich kurortów, do którego przyjechałam pierwszy raz w życiu. W tym filmie możesz zwiedzić ze mną część Świnoujścia, a także wybrać się do Niemiec. Podczas pobytu w Świnoujściu koniecznie wybierz się do pobliskiego niemieckiego miasteczka Albeck. Myślę, że to obowiązkowy punkt dla mnie, ponieważ można było się tam dostać pociągiem. Ja wybrałam dzień spędzając w niemieckiej części wybrzeża. Byłam bardzo krótko w Świnoujściu i wybrałam sobie najfajniejsze miejsca. Zapraszam Cię na film. Przyjechałam nocnym pociągiem do Świnoujścia bez żadnego planu. Z pociągu poszłam sobie do najbliższej Żabki na kawę, bo nic nie było w pobliżu. Po wyjściu z pociągu możemy od razu pójść na przeprawę promową Bielik. Później popłynęłam promem na drugi brzeg Świnoujścia i tam udałam się na piechotę do stacji Świnoujście Centrum, planując wcześniej przejazd pociągiem. Przed wyjazdem pociągiem poszłam na śniadanie, zjadłam domowy obiad, wracając z niemieckiego miasta i na tym kończyła się moja wyprawa. Między innymi jeszcze zwiedziłam kilka największych atrakcji Świnoujścia. Po drodze jeszcze było Muzeum Rybołówstwa Morskiego, podziemne miasto na Wyspie Wolin, forty. Niestety miałam za mało czasu, ale i tak nie wpisałabym to w mój plan zwiedzania. Port promowy w Świnoujściu jest jednym z najważniejszych ośrodków przeładunkowych w Polsce i na wybrzeżu Bałtyku i właśnie znajduje się przy ulicy Dworcowej, tutaj przy samym dworcu, więc usiadłam sobie na ławeczce i pijąc kawę patrzyłam, jak płyną promy. Bardzo fajnie spędziłam ten poranek. Później pojechałam do Warszawy. Możecie zobaczyć, ile trzeba zapłacić za różne atrakcje czy obiad. Zapraszam. Dobry, w hotelu po śniadaniu. Tutaj jest śniadanie. A tutaj jest tak chłodniej, lepiej tak posiedzieć z kawą. Tutaj zaraz z drugiej strony tam jest już granica. Tiry wjeżdżają na promy. I z tamtej strony jest dworzec kolejowy. No, fajna miejscówka, bo widać, jak zapowiadają pociągi. Z dworca, jak wysiadłam, poszłam na tą przeprawę promową i popłynęłam do centrum. Co tam jeszcze było? Pociągi niemieckie. No właśnie, można sobie tam chyba podjechać autobusem do tego, do Świnoujście Centrum. Do pociągu, żeby pojechać do Niemiec. No i tak zrobiłam i fajnie też. Plaże tam, zobaczyć jakieś tam plaże niemieckie, sklep. Śniadanie było dobre, kawa druga też dobra, ale nie, w ogóle wczoraj tak było, ze 25 stopni, także była taka pogoda do zniesienia, była fajna, ale w słońcu trochę było, paliło. Fajną miejscówkę na obiad, znaleźliśmy fajną miejscówkę na kawę, McDonald's. Ale nie, były też inne fajne miejscówki. Jakieś tam pączkarnie, piekarnie, cukiernie też fajne. Dużo pamiątek. Co tam? A i jeszcze tam, jak płynęłam tym promem takim na drugą stronę, tu z dworca kolejowego do centrum, to były te stare statki takie, te szare takie. Pociągiem ze Świnoujścia do Warszawy to 7 godzin.
a nocnym to było 10, 9. 9, ale godzinę był opóźniony, więc 10. To jest bardzo daleko, uważ. Dawno tak nie jechałam daleko. Jak myślałam, że do Wrocławia albo gdzieś do Gdyni. Nie, do Gdyni to jest blisko, 350, ale z Warszawy. Ale do Wrocławia tam niby 400, 500, tam zależy jaką trasą, bo Karkonosze to jedzie 500 prawie kilometrów, a te inne, wszystkie inne to 400 jadą, bo Karkonosze to naokoło. Chociaż teraz się zmieniła jakoś trasa chyba. Karkonosze chyba jakoś inaczej jeździ i nie wiem ile teraz jest kilometrów. Ale tutaj jest daleko, to się odczuwa. I fajnie pojechać właśnie sypialnym, na pewno fajnie. A w dwójce to jest okropnie, jak dużo ludzi jeszcze siedzi. To już w ogóle nogi to tak bolą po tylu godzinach. Że ta, jak ja jechałam na multi przyjeździe 63 godziny, to mi tak nogi nie bolały jak tutaj przez te parę godzin. Więc 10 godzin to kawał drogi jest. To jest jednak daleko. Znaczy 7 godzin jedzie, no to 7 godzin to jest, no to jest ile? 700 kilometrów chyba będzie jakoś, nie? 700 czy nawet 800 kilometrów z Warszawy. Trzeba byłoby zobaczyć na mapie, tak mówię, tak na oko, bo nie pamiętam. To jest jednak kawał, to jest druga część Polski, no, koniec Polski. Tak jak Hel, tak jak tutaj Świnoujście, albo Kotlina Kłodzka tam na południu i gdzie tam jeszcze Przemyśl, gdzieś tam, tamte okolice. To tak z każdej strony w sumie byłam już, wszędzie. No tu jest bardzo fajnie, jeszcze tutaj wrócę. I tak samo do Zakopanego mi się podobało. Bo do Gdyni, do Sopotu i do Gdańska to się wraca ciągle, nie? Bo to jest blisko, ale jednak Świnoujście jest daleko i to trzeba mieć dużo czasu, żeby tu przyjechać i wrócić. Nie da się tak w jeden dzień, nie, w jeden dzień to nie, bo to jest bardzo męczące. Ale na weekend to tak. Chociaż to też jest takie trochę męczące na weekend, no bo co? Dużo się też nie zwiedzi, bo trzeba mieć ten czas na powrót. Najważniejsze, że nie ma takich upałów, a czytałam właśnie, że w Warszawie to tak. Fajne pomieszczenie klimatyzowane. Fajnie jest. I dobre jedzenie. Bardzo bym chciała zobaczyć KD nadmorski. Jaki? KD premium nadmorski. A, premium nadmorski. To jak Pendolino. Ale tak, przyjechałam o 7, a premium przyjeżdża o 11, no to mnie już nie było, bo byłam na mieście, a później o 14.40 czy coś takiego wyjeżdża, a ja wyjeżdżam o 11 i znowu się mijam. Podobały mi się te niemieckie pociągi, po 3 siedzenia są. Z jednej strony i dwa, czy dwa były, tak? Dwa, z jednej strony 3 i z drugiej 2 i gdzieś to widziałam, takie pociągi. Ja to widziałam, gdzieś były. I jak one się mieszczą, nie? Jak te siedzenia się mieszczą, bo jest tak szeroko, tak jakby u nas były po dwa z jednej, po dwa z drugiej i przejście jest też tak, nawet szersze mi się wydaje, albo takie same, a gdzie się mieszczą to siedzenie trzecie, to jest ciekawe. No i tak fajnie w tym pociągu, no niestety nie da się kupić biletu, no, tylko u konduktora za euro. A nie ma żadnych automatów, nie ma nic, kartą się nie da, więc czasy takie słabe są tutaj. Jeszcze sprzed 20 lat nie da się zapłacić kartą, jak się euro nie ma, to dziwne, bo gdzie nie byłabym przy granicy, byłam przecież ten Forst tam, na Dolnym Śląsku, a nie, tam też, znaczy tam akurat chyba kartą też się nie dało, ale tak właśnie dziwne, że oni nie akceptują kart. Chociaż czy w Berlinie byłam, nie? No to normalnie, tylko tutaj te takie przygraniczne miejscowości to jest tak trochę dziwnie porobione. Dla Polaków jest duże utrudnienie. Trzeba nosić ze sobą gotówkę, inaczej się nie pojedzie pociągiem. Aż mnie to zdziwiło, bo myślałam, że kartą się da, ale nie. Więc trzeba... I tak samo tam w tej miejscowości Albek, to też trzeba, bo... Znaczy w sklepie to można kartą, ale gdzieś tam na tych straganach, czy ktoś sobie pamiątkę kupi, to trzeba już mieć euro. Bankomaty nie działają.
Nic, słabo. Myślałam, że Niemcy są bardziej rozwinięci. U nas można dużo, nie? Tylko, że u nas co, w pociągu się da zapłacić kartą, a tam, tam nie. No ale akurat nie pomyślałam, nie wpadłam na to, że jest takie zacofanie tu. A poza tym, no, nie jechałam jakby za granicę, nie? To się nie przygotowywałam na jakieś walutowe te transakcje. Tylko mówię kartę, jak każdy ma, no to sobie kartą zapłaci. A wiadomo, że się jedzie tylko na chwilę i tak nie myśli się o tym, żeby jakieś waluty brać. Fajnie, że przeprawa jest darmowa, no musi być, bo to jest no, obowiązek taki miasta tutaj, no bo jak by się tutaj miały dostać samochody, osoby i tak dalej, nie? To jest fajne. Tylko to tak śmiesznie wygląda, nie? Że taka ulica jedzie, nie? Taka cały kawałek ulicy z samochodami. To nie wygląda taki jak prawdziwy prom statek, tak? Tylko taka, no, tak. Prawa taka. Kiedyś myślałam, żeby płynąć stąd, właśnie tą firmą, gdzieś tam do Sztokholmu, ale płynęłam z Gdyni, bo za daleko trochę było do Świnoujścia, a Gdynia była bliżej. Duży ruch, bo tam dalej znowu też płynie i tam popłynął, tak, i tam popłynął i tu cały czas jest ruch. Thank you.
Świnoujście, jakie fajne. W euro te. Fajna okolica. Bardzo ładnie tutaj mi się podoba. Magnesy. Magnesy ze Świnoujścia, duży wybór. Ceny w Świnoujściu 10 zł, frytki za 15 deko, kawa 10, piwo 7 za 0,3 i za 12,5 litra. O, to dobre ceny. Ceny tutaj na skrzyżowaniu głównym w Świnoujściu. Wszystko po niemiecku. W Świnoujściu. Obiadki domowe, taki zupka ogórkowa, strogonow, ziemniaki, surówka, kompot. Taki bar chyba, niby restauracja, ale bar, obiady domowe, tak smacznego. Jest też schabowy, mutant, ale duży, na cały talerz. Taki schabowy kosztuje 33 zestaw z zupą i do wyboru i taki stroganow też kosztuje tyle samo. Także smacznego, to jest wielki kotlet. Mutant. A, no duży, ale nie wiedziałam, że aż taki wielki. Kombinatorka, chodź. O, tak jest dzwoneczkiem. Złota rybka też. Tyle dzisiaj z całego dnia, cały dzień był super. Przeprawa promowa z dworca tutaj do centrum i z powrotem. Tak wygląda, jest za darmo. Zostawcie łapki, subskrypcję i do następnego. Thank you.
fajnie to wygląda, te samochody tak stoją. Tak to wygląda tutaj przy hotelu. Ciężarówki podjeżdżają. Tam jest pas dla ciężarówek. I tam dalej już jest wjazd. O, prom nawet widać, tak z daleka kawałek. Na który ładują się te ciężarówki wszystkie. Halo! Dzik! Chodź, piękny. Niunia. Chodź, piękny. O, chodź, nie bój się. Chodź. Warczą. Widziałam, że biegnie coś. Myślałam, że to pies, ale taki dziwny trochę. Się cieszył jak pies ogonkiem. Fajnie tutaj, bo jest ten prom tak blisko stacji. Jedzie lokomotywa. Dziękuję za obejrzenie. Zostawcie subskrypcję. Zostawcie lajka. I do następnego. Pa!